Hello, mam bardzo dużo książek do omówienia, ale czekałam, żeby sobie zorganizować jakiś bukiet i wreszcie się udało, bo już tutaj wiosna, jak widzicie, jest naprawdę niedaleko. Nazrywałam sobie forsycji, która już prawie puszcza pąki. Tu mam żonkile, czyli daffodile. I tutaj jest listki są. A to jest roślina, która jest tutaj zielona przez cały czas. Trochę wcześniej miała pożółkło. To się nazywa obrazki plamiste i to jest świetna roślina ogrodowa. Jest bardzo dużo kolorów i wzorów i kształtów tych liści. Można sobie sprawdzić w internecie. W Krakowie w ogrodzie botanicznym jest cała wielka rabata różnych rodzajów tego. Zapomniałam, inna jest nazwa. Obrazki plamiste, sprawdźcie sobie. No i będą tak ze mną, ten bukiet tak będzie ze mną tutaj funkcjonował przez jakiś czas, no bo przecież to się rozwinie i zakwitnie. A teraz przechodzimy do książek. I pierwszą książką, którą omówię teraz, to będzie autorstwa pani Angeliki Kuźniak. Książka pod tytułem Soroczka. To jest zbiór takich mini reportaży, a w zasadzie rozmów z bohaterami. I ona jest poświęcona przygotowaniem do własnej śmierci, a ogólnie chodziło o ubranie w czym do trumny, ubranie do trumny. I tu powiem, to jest, osobiście jestem z tym związana, ponieważ ona pracowała w gazecie wyborczej i zdjęcia do tego projektu robiła taka bardzo znana fotografka, Anna Bedyńska się nazywa. I w książce też kilka ich jest, przynajmniej w mojej, w tej, w e-booku, nie? Nie wiem, to inaczej może być drukowane, ale w mojej w e-booku. Nie do każdej historii było. Tak, jest może 8 tych historii, koło tego może 10. Ponieważ jak to było w wyborczej, ona pracowała, to było ogłoszenie wyborczej, żeby się ludzie zgłosili, którzy mają przygotowane swoje stroje do trumny. I ja się zgłosiłam i byłam z nią w kontakcie, ale po prostu nie pamiętam z jakiego powodu to nie wyszło. Ona nie mogła przyjechać czy coś tam. Bo ja strój do trumny mam przygotowany. Moje dzieci, mam nadzieję, że wiedzą. No, muszą same spytać, gdzie to mamo ma, nie? Wczasnie się spytają. Nie znacie dnia ani godziny. I ogólnie jakby o to chodzi w tym projekcie, że ludzie opowiadają z tym, że ona wybrała sobie tylko ludzi bardzo, bardzo wiekowych i którzy opowiadają o różnych dramatycznych sytuacjach, wydarzeniach z czasów wojny, ze swojego życia, o śmierciach, które widzieli, a o różnych sposobach przygotowywania się. No ale ogólnie w większości to jest chyba tylko dwóch mężczyzn, więcej kobiet i one wszystkie takie też swoje te ubrania prezentują, mówią o nich, czy to nowe, czy to stare, czy to kupione, kiedy kupione, czy uszyte i co tam mają. I serdecznie to polecam, bo to jest taka książka, na którą można sobie troszeczkę pomyśleć. I ona też prezentuje takie, no takie tradycyjne podejście do całej sytuacji śmierci, pogrzebu, to kładzenie na, wiecie, na drzwiach wyjętych z tego na stole, jak trzeba wszystko przygotować, co trzeba robić w domu. I jeszcze jest taka jakby pieśń żałobna we fragmentach podana. Taka, no to jest znane, tam mija pierwsza godzina i tam się żegnam z tym i z tym, mija druga godzina. Taka jakby ustami tej zmarłej osoby. Polecam serdecznie książkę. Soroczka. To po prostu któraś z tych pań nazwała tak swoją sukienkę, to taka soroczka i stąd ten tytuł.